Waldemar Piątek, nowy trener bramkarzy Siarki Tarnobrzeg, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Waldemarze, dla tych mniej zorientowanych kibiców proszę przypomnieć, jak wyglądała Pana przygoda z piłką, kariera, która zakończyła się tak dosyć szybko. No to w bardzo młodym wieku przyszedłem do klubu KS Wisła Dębica. Tam grałem do 20 roku życia z dużymi sukcesami, bo później pojechałem do klubu Krzeszowostrowiec Świętokrzyski. Tam w Wisłoce wypatrzył mnie Józef Antoniak. Poszedłem do Krzo i tak się zaczęła tak naprawdę moja przygoda. Tam zostałem jeszcze bardziej oświetlowany przez trenera Jojkę. Stawiałem pierwsze kroki w drugiej lidze, później w dawnej pierwszej lidze, także też z sukcesami rywalizowałem z Pawłem Kapsą i z moim byłem poprzednikiem tutaj trenerem bramkarzy Marcinem Cebajem, także ten okres też zaliczyłem do udanych. Później były problemy finansowe w Krzeszowostrowie, więc musiałem odejść do Lecha Poznań i tam tak naprawdę zdobyłem swoje największe do tej pory sukcesy, czyli Super Puchar i Puchar Polski. No i spędziłem tam 2,5 roku. No i moja przygoda musiała się skończyć ze względu na po prostu chorobę. No, i przerzuciłem się tak jakby, pozostałem przy piłce jako trener bramkarzy. Ta choroba przekreśliła Pana marzenia też i o grze reprezentacyjnej, chociaż trochę tej reprezentacji Pan liznął, bo z tego co pamiętam był wyjazd z kadrą do Stanów Zjednoczonych i siedzenie na ławce podczas meczu ze Stanami w Chicago, prawda? No dokładnie, no mówię, że po prostu stało jak się stało, już tego nie odwrócę i staram się żyć każdym dniem, cieszyć się z niego. Faktycznie kariera reprezentacyjna była, czy też młodzieżowa, bo jeździłem na reprezentację młodzieżową w wieku 16, 17 czy 18 lat. Później dostałem powołanie od trenera Janasa do Stanów Zjednoczonych. No, na pewno był to trochę dla mnie taki wyróżnienie. Dążyłem do tego, żeby tam dojść, pomimo moich warunków fizycznych, które nie są zbyt wygórowane. No trochę zawiedziony byłem, że nie wystąpiłem, bo było dosyć dużo kibiców Wisłoki Dębica w Chicago i chciałem przynajmniej dla nich zagrać, jak i dla siebie, ale nie udało się. Cały czas liczyłem, że później jeszcze, pomimo tego, że nie dostałem tej szansy, na pewno sobie to miejsce tam wywalczę, no ale poprzez zdrowie po prostu nie mogę tego uczynić. Po rozstaniu się z wyczynowym uprawianiem sportu nie zerwał Pan całkowicie z piłką, został Pan trenerem bramkarzy. Proszę nam przypomnieć, jakie ma Pan w tej kwestii doświadczenie, gdzie Pan pracował, z jakimi bramkarzami? Znaczy ja powiem tak, no zostałem, chociaż ciężki był ten okres po tym leczeniu, przez praktycznie półtorej roku nie chciałem w ogóle patrzeć na piłkę, miałem taki dosyć odrzut piłki. Nie wiem dlaczego, no ale chyba poprzez leki i po prostu no, taką małą depresję, że po prostu tak się stało. No ale po prostu wyciągnął do mnie rękę, pomocną dłonię trener Jarosław Raszkiewicz i po prostu prosił mnie, żebym mu pomógł w prowadzeniu Sandecji Nowy Sącz. Zgodziłem się i po prostu wtedy odżyłem, nie? Jak wyszedłem na boisko, zacząłem treningi, odżyłem, poczułem się zdecydowanie lepiej. I przeważnie początek tej mojej przygody trenerskiej spędzałem z trenerem Areszkiewiczem. Zrobiliśmy awans w Sandecji, później poszliśmy do Kolejarza Stróże. Tam też awans do pierwszej ligi. Później w Elblągu też awans. Później wróciłem z powrotem do Stróż. Tam też dosyć wysokie miejsce. No i później była krótkoterminowa praca w Stali Rzeszów. No i teraz jest obecnie Siarka Tarnobrzeg i od 5 lat pracuję w reprezentacjach młodzieżowych U17, U15, U12, U13. Dziś wyczytałem, że już jeszcze będąc bramkarzem robił Pan notatki chyba z treningów, chyba z trenerem Jojko, prawda? Znaczy dokładnie, no, podczas swojej gry jakoś się też przygotowywałem do tego. No wiadomo, jak zawodnik skończy karierę piłkarską, no, o czymś chce coś dalej robić, tak? No. Coś sobie tam notowałem i te notatki na pewno do tej pory mi się przydają. Choć mam też swoje już teraz, tak? Już tak aż mocno tam nie wracam do tych notatek. Mam wypracowane, praktycznie od 8 lat pracuję jako trener bramkarzy, także mam swoje przemyślenia co do pracy z bramkarzami. Czy z Siarką ma Pan jakieś związane wspomnienia, jeżeli chodzi o jeszcze Pana przygodę z piłką jako bramkarza? Znaczy na teraz, no to trochę pan zaskoczył tym pytaniem, bodajże chyba jeden mecz jeszcze w trzeciej lidze chyba grałem na Siarce. Nie powiem dokładnie jaki to był wynik, ale
ale tak naprawdę no, nie byłem związany z siarką. Bardzo mało meczów tutaj grałem, także jest to jakaś nowa przygoda dla mnie. Czy przychodząc tutaj do Tarnobrzega znał Pan jakichś piłkarzy grających w siarce, no, pomijając pewnie Marcina Stefanika, który jest też dębiczaninem? Znaczy, jak byłem w Płocku też krótko z trenerem Maraszkiewiczem, no to był i Nadolski, i był Chwastek, był Koczon, także no kilku zawodników z tego zespołu znam. Także i Melon był przez krótki okres, bo był. Także gdzieś to koło się zatoczyło i ta współpraca z bramkarzem Melonem tutaj znowu wraca, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że poprzez moje doświadczenie, które zdobywałem na boisku i doświadczenie trenerskie, pomogę mu w tym, żeby po prostu jeszcze lepszy. Właśnie jak Pan oceni jego poziom, jego umiejętności, no bo coś już może Pan na ten temat powiedzieć? Znaczy nie ocenię, bo po prostu mieliśmy tak naprawdę dwa zajęcia, widziałem gierkę wewnętrzną. Na dzień dzisiejszy widzę, że Melonik ma jakąś przypadłość tutaj naciągnięty mięsień w klatce piersiowej. Zobaczymy dzisiaj, jak to wygląda i miejmy nadzieję, że dzisiaj wróci do treningów i tak zaczniemy na 100% już pracować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.